Słuchajcie, jest 14, także zaczynamy. Witam Was serdecznie na webinarium Dyskryminacja w szkole, obecność nieusprawiedliwiona. I zaczniemy od rzeczy technicznych, od krótkiej rozgrzewki, żeby sprawdzić i poznać narzędzie, z jakim dzisiaj będziemy mieć do czynienia. Na początku mam nadzieję, że wszyscy i wszystkie dobrze mnie słyszycie. Super, cieszę się, że jest Was tak dużo. Pokażę Wam teraz w ciągu najbliższych 10 możliwości, jakie daje to narzędzie i sposoby, w jakich będziemy się komunikować między sobą, ponieważ my widzimy tylko te Wasze wypowiedzi i różne inne rzeczy, które będziecie robić, a Wy nas też słyszycie. I może się wydawać to ograniczające, natomiast na pewno będzie super. Zaczęłyście już pisać dziewczyny na czacie. Kiedy na Waszym panelu widać takie 4 okna, to jedno największe, na nim będzie się wyświetlała prezentacja i wszystkie zadania dla Was. W lewym górnym rogu widać mnie. Pod spodem jest lista uczestników, osób uczestniczących i prezenterów. I tak, jestem ja i ukrywam się pod nazwą Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop Klatka. Ja mam na imię Kamila i koordynuję Dramową Akademię Antydyskryminacyjną. I dzisiaj pełnię funkcję moderatorki tego webinarium. Widzicie też Dominikę Tokarczyk, która jest dzisiaj naszym takim dobrym duchem. I czuwa nad nami w ciszy. Dlatego sprawdza, czy wszystko działa technicznie. Gdyby były jakieś problemy, to się pojawi. I jest jeszcze z nami Dominika Cieślikowska, która będzie jest dzisiaj naszą ekspertką i będzie prowadziła tą merytoryczną część webinarium. Pod spodem macie czat. Na czacie możecie dzielić się swoimi opiniami, komentować to, co będzie się działo na webinarium, także zgłaszać wszelkie problemy techniczne. Ja będę na bieżąco śledziła czat, tak żeby sprawdzać, czy wszystko jest ok. A najbardziej zależy nam na tym, żebyście zadawały nam pytania. W czasie prezentacji Dominiki Cieślikowskiej nie będziemy jej przerywać, natomiast na koniec będzie część poświęcona pytaniom. I ja te wszystkie pytania, które się będą pojawiały w trakcie, zapiszę, więc możecie je pisać od razu, jak tylko przyjdą Wam do głowy. I później je zadamy Dominice. To, żeby teraz sprawdzić, czy wszystkie osoby wiedzą, jak korzystać z czatu, proszę Was, żebyście napisały, w jakiej miejscowości teraz jesteście. Okej, widzę, że kilka osób pisze na raz. Super, Włocławek, Poznań, Gdańsk, Rzeszów, Warszawa, Lublin, super. Webinarium jest takim narzędziem, dzięki któremu możemy się spotkać, mimo że jesteśmy w wielu miejscach w Polsce. My z dziewczynami jesteśmy w Warszawie, ale w 3 różnych miejscach w Warszawie, po to, żeby zapewnić tutaj najlepszą jakość tego, że będziemy, że się w żadnej chwili nie pojawią żadne problemy techniczne. Ale to nie jest jedna forma, czat to nie jest jedna forma, za pomocą której będziemy się komunikować. Kolejną rzeczą to są ankiety. I za chwilę poproszę Was o to, żebyście wypełniły ankietę na temat tego, skąd dowiedzieliście się o webinarium. Ankieta pojawiła się przed Wami. Trzeba zaznaczyć jedną odpowiedź i na końcu, na samym dole macie przycisk zakończ. I żebyśmy dostały odpowiedzi, jest dla nas bardzo ważne, żebyście kliknęli ten przycisk na dole zakończ. Widzę, że odpowiedzi się pojawiają.
bardzo szybko napływają, to pytanie jest dla nas ważne, ponieważ będziemy dzięki temu wiedzieć, jak informować potencjalne osoby uczestniczące w webinariach o tym, jak będziemy realizować kolejne. I już 16 osób zakończyło ankietę. Czekamy jeszcze chwilkę. No dobra, skończę głosowanie. I teraz mam taką możliwość, żeby pokazać Wam wyniki. I z tych wyników wynika, że najwięcej osób dowiedziało się z portalu społecznościowego, a także z innych źródeł. Super. Dziękuję Wam bardzo za wypełnienie ankiety. I za każdym razem, kiedy w czasie webinarium będzie się pojawiała ta ankieta, ważne jest, żebyście kliknęły na dole przycisk zakończ. Dobrze. Teraz kolejne zadanie, które pokażę Wam, jak działa biała tablica. Na tej tablicy, w momencie, kiedy ją udostępnię, będziecie mogli pisać i będziecie mogły pisać. Dlatego teraz poproszę Was o to, żeby w momencie, kiedy powiem, że wszyscy, którzy tak jak ja, coś tam, coś tam, coś tam, i te osoby, które też tak jak ja to coś robią, mają, lubią, żeby postawiły kropkę w prostokącie. Jedną równą kropkę. I uwaga. W tym momencie wszyscy, którzy tak jak ja noszą okulary, proszę, żeby zaznaczyli kropkę w prostokącie. Świetnie, pojawiają się kropki. Ekstra, są ekstra. Bardzo się cieszę. Dziękuję. A teraz zachęcam Was, żebyście wybrali jakiś też inny kolor zaznaczania, spróbowali zaznaczyć. Teraz niech na tablicy postawią kropkę w różnych kolorach osoby, które tak jak ja lubią wolne weekendy. Świetnie, pojawiają się kropki w różnych kolorach. Są różowe, zielone, niebieskie. Ekstra. Tak, pojawiają się też nie kropki. Super, dziękuję Wam bardzo. I teraz proszę, żeby wszyscy, którzy tak jak ja nie zgadzają się na dyskryminację, zaznaczyli kropkę w prostokącie. Ekstra. Bardzo Wam dziękuję za te kropki. To była biała tablica. Ma ona też tam różne inne funkcje. Można zmieniać kolory, można włączyć gumkę i będziemy też korzystać z tego narzędzia w czasie webinarium dzisiejszego. Zachęcam Was do tego, żeby uczestniczyć jak najbardziej aktywnie. To webinarium realizowane jest w ramach projektu Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna. I jest to pierwsze z cyklu 6 webinariów, które będziemy realizować. Informacje o kolejnych webinariach będą się pojawiały na naszej stronie internetowej. I dzisiejszą ekspertką jest, tak jak wspomniałam, Dominika Cieślikowska, która jest trenerką umiejętności antydyskryminacyjnych, międzykulturowych i genderowych i pracuje już od 12 lat w tym zakresie. I ja w tym momencie włączam Dominikę, którą za chwilę zobaczycie na swoich ekranach. Już za momencik. Widać, że się Dominika pojawia. Już ją słychać. Już powinien być. O, jest obraz. Ja cały czas jestem, za chwilę zniknę z Waszych oczu, ale cały czas śledzę to, co się dzieje na czacie, zapisuję Wasze pytania i zachęcam do aktywności na czacie i przekazuję głos Dominice.
Dziękuję bardzo, Kamila. Witam, witam bardzo serdecznie wszystkie osoby zgromadzone na pierwszym z całego cyklu webinarów poświęconych dyskryminacji i dramie i temu, jak łączyć te dwa obszary. Dzisiejsze spotkanie jest wstępem do całego cyklu i tak naprawdę jego celem jest zarysowanie takiego teoretycznego tła do działania w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji w szkole, ale żeby zacząć te działania, dobrze poukładać sobie wiedzę w tym temacie. I po to zorganizowaliśmy to seminarium, to webinarium, aby właśnie te tematy pouporządkowywać sobie i żeby zastanowić się, w których obszarach szczególnie warto, należałoby podjąć wszelkiego typu działania. Jesteśmy właśnie po rozgrzewkach, niemalże prawie jak na warsztacie dramowym, na którym, który to też nie może się odbyć bez odpowiedniej ilości rozgrzewek. Także my się troszeczkę rozgrzaliśmy, narzędzia, które zostały wprowadzone, na pewno wykorzystamy, ale teraz nastawiajcie swoje głowy i uszy na intensywne słuchanie. Forma webinarium ma taki minus, że to niestety przede wszystkim ja mówię i mało mam okazji do wymienienia informacji z Wami. Dlatego, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania dotyczące tego, co będę w trakcie tych najbliższych 40 minut prezentowała, śmiało zapisujcie te rzeczy na czacie. Wszystkie swoje komentarze, uwagi czy pytania tam właśnie mogą znaleźć się, tak byśmy mieli chociaż jakieś względne poczucie interakcji, bycia ze sobą tu faktycznie razem w tej wirtualnej przestrzeni. Spotykamy się tutaj na te 40 najbliższych minut po to, żeby w skrócie, bardzo w skrócie, opowiedzieć o badaniu, jakie zostało przeprowadzone w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych właśnie nad zjawiskiem dyskryminacji. W pierwszym kroku mojej prezentacji przedstawię podstawowe informacje o badaniu, potem trochę więcej miejsca przeznaczone będzie na to, żeby przyjrzeć się zjawiskowi dyskryminacji trochę bardziej pod lupą i zobaczyć, jak to zjawisko jest opisywane, szczególnie z dwóch perspektyw, bo takie dwie perspektywy będą nam cały czas towarzyszyły w trakcie tej prezentacji, dlatego też, że to były dwie najważniejsze perspektywy w trakcie prowadzenia badań. Będziemy mówić o tym, jak dyskryminację postrzegają uczniowie i uczennice oraz co myślą o dyskryminacji nauczyciele, nauczycielki działające w tym obszarze. Trzecim tematem naszego dzisiejszego spotkania jest reagowanie na dyskryminację, jak to jest w szkole, oraz parę sugestii, jakby to mogło wyglądać nieco inaczej. I czwarty obszar naszego zainteresowania w trakcie tego webinarium to podjęcie tematu działań antydyskryminacyjnych, które w szkołach mogą, a wręcz powinny być prowadzone. Także te cztery kroki będą stanowiły oś do naszego spotkania i przechodząc szybko już do tego pierwszego, to w skrócie o badaniu. Badanie zostało przeprowadzone przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, którego jestem członkinią i naszą misją jest rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej tak, aby każda osoba współtworzyła świat wolny od dyskryminacji i przemocy. Zależy nam bardzo na tym, aby osoby zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną miały kompetencje i poczucie, że potrafią to robić w sposób kompetentny i dlatego pracujemy właśnie nad tym obszarem. Z drugiej strony staramy się, żeby edukacja antydyskryminacyjna była obszarem jakościowej pracy, jakościowych oddziaływań i dlatego zajmujemy się w stowarzyszeniu budowaniem standardów w tym rodzaju edukacji, ale trzecią bardzo ważną też nogą naszych działań jest oddziaływanie na decydentów i decydentki po to, aby edukacja antydyskryminacyjna miała swoje zakorzenione, trwałe i stałe miejsce w edukacji formalnej. Po to, żeby mógł przekazywać informacje do decydentów, decydentek, prowadzimy różnego rodzaju badania nad dyskryminacją w szkole, jak to właśnie, o którym dzisiaj będziecie słyszeć, oraz koordynujemy działania Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, w której jest już ponad 50 podmiotów zainteresowanych tym, żeby edukacja antydyskryminacyjna była w szkole, miała swoje dobre miejsce, była jakościowa i budowała ten świat wolny od dyskryminacji i przemocy. Samo badanie i jego w zasadzie wyniki zostały zamieszczone w raporcie z badań, który zaprezentowałam na tej fotografii tutaj, którą przed sobą widzicie. To ta książka z fioletową obwolutą, z fioletową wstążeczką.
Książka została napisana pod redakcją Katarzyny Gawlicz, Pawła Rudnickiego, Marcina Starnawskiego i wydana w 2015 roku, więc bardzo świeży produkt. Możliwość przeprowadzenia badań i przygotowania tej publikacji był możliwy dzięki dofinansowaniu z programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy OFG, tak samo jak Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna. Chciałam tylko podkreślić, że na kształt tej publikacji wpływ miało bardzo wiele osób. Cały bogaty zespół badaczy i badaczek oraz autorzy, autorki raportu. Magdalena Czstecka, Małgorzata Dymowska, Małgorzata Jęcz-Adamska, Agnieszka Kozakowszczak, Marta Rawuszko i Ewa Szteker. To są osoby, które przebiły się przez bardzo wiele materiału zebranego w trakcie badania, żeby stworzyć tę publikację. Dostępna ona jest w formie PDF-u na stronie stowarzyszenia, o czym powiem jeszcze na koniec. Mówię o tym przebijaniu się przez bardzo grube pliki z informacjami zebranymi w trakcie badania, ponieważ badanie to było badaniem jakościowym i oparte było na rozmowach z wieloma, bardzo wieloma osobami. Taka forma badania miała odpowiedzieć na cele badawcze, jakie sobie postawiliśmy. Z jednej strony w tym badaniu chodziło o to, żeby pogłębić rozumienie zjawiska dyskryminacji, do jakiej dochodzi w szkole, i aby o tym zjawisku mogli opowiedzieć, przekazać nam swoją perspektywę osoby w tej szkole najmocniej zakorzenione. Z jednej strony kadra, a z drugiej strony osoby uczące się w szkołach. Drugim takim ważnym celem badawczym było przyjrzenie się temu, jak po wprowadzeniu rozporządzenia MEN-owskiego dotyczącego nadzoru pedagogicznego, który dotyczy obowiązku prowadzenia działań antydyskryminacyjnych w szkole, jak to się dzieje właśnie teraz, obecnie już, kiedy to rozporządzenie ma moc. I trzecią ważną dla nas stroną badawczą było też przyjrzenie się, posłuchanie nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic i wysłuchanie ich w takim obszarze, co im byłoby potrzebne, żeby skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji w szkole, aby w ogóle działać w tym obszarze. Żeby móc zrealizować te trzy cele badawcze, sięgnęliśmy po trzy źródła danych. Z jednej strony prowadziliśmy wywiady grupowe z młodzieżą szkolną, w których to wywiadach, rozmowach wzięło udział ponad 60 osób ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pojechaliśmy do 5 bardzo różnych szkół w całej Polsce, żeby porozmawiać z osobami uczącymi się w szkołach. Z drugiej strony jeździliśmy też po Polsce i zbieraliśmy informacje od nauczycieli i nauczycielek, którzy już działają w obszarze dyskryminacji. Nazwaliśmy ich liderami, liderkami równości. To takie osoby, które już się podpisują pod naszą misją i pod tym, że działania w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji są ważne. Spotkało się z nami 22 osoby, 16 kobiet i 6 mężczyzn. Każda rozmowa trwała około 2 godzin, albo były to rozmowy od godziny nawet do 4 godzin, takiej pogłębionej rozmowy na temat tego, co się dzieje w tym obszarze w szkole. I przyglądaliśmy się danym zgromadzonym w systemie edukacji oświaty, w systemie ewaluacji oświaty. Oglądaliśmy, badaliśmy raporty z prawie 300 placówek szkolnych z 4 województw, które opisują to, jak funkcjonuje szkoła, a w tym jakie działania antydyskryminacyjne podejmuje właśnie na podstawie wymogu, jaki przed szkołami stoi. I teraz już o clou tego raportu, czyli o tym, co dowiedzieliśmy się o dyskryminacji w szkołach, jak ona jest postrzegana oczami uczniów i uczennic. Ale zanim podzielę się tym, co nam wyszło z badań, to mam do Was pytanie. Napiszcie proszę na czacie swoje własne skojarzenia ze słowem dyskryminacja. Co Wam przychodzi do głowy, kiedy słyszycie to hasło dyskryminacja? Mamy ucisk, brak równości, nierówność, nienawiść, krzywda, brak tolerancji, stosowanie nierównych kryteriów oceny, przemoc, złe traktowanie, nierówne, nietolerowanie, opresja, marginalizacja. Bardzo Wam dziękuję. Są to słowa, które faktycznie oddają dwa aspekty związane z hasłem dyskryminacja. Z jednej strony mówicie o jakimś stanie faktycznym, czyli o nierówności, o braku równości, o nierównym traktowaniu, o braku tolerancji, czyli o czymś takim, co oznacza stan faktyczny, ale z drugiej strony podaliście wiele słów,
pokazujących destrukcyjną moc tego zjawiska, jak opresja, marginalizacja, nienawiść. To pokazuje znacznie więcej niż tylko stan za stany, że tak jest, tylko to pokazuje też, jaką ma moc dyskryminacja, jaką moc na osoby doświadczające tego zjawiska. Uczniowie i uczennice pytani też o to, jak rozumieją dyskryminację, dzielili się z nami bardzo wieloma sytuacjami. W zasadzie w każdym wywiadzie pojawiło się kilka opisów konkretnych sytuacji związanych z doświadczaniem dyskryminacji z życia szkoły w różnego typu relacjach w szkole. To, co nam mówili, to, że jest to zjawisko właśnie o destrukcyjnej mocy. To bardzo dobrze rozumieli. Natomiast dopytywani o definicję tego zjawiska mieli pewne trudności. Raczej intuicyjnie opisywali bardzo szeroki wachlarz zachowań jako dyskryminacji. Były w tym zachowania stricte, które można by było podpisać, nazwać takim zjawiskiem, ale też pojawiały się pojęcia mniej związane z dyskryminacją, a bardziej z niewłaściwym w ogóle zachowaniem. Stwierdzamy u uczniów brak takiego systematycznego rozumienia tego pojęcia i pewną nieumiejętność analizy tego zjawiska, ale rozumienie, na czym ona polega. To, co dla nas też ważne, to że bardzo, bardzo różne zachowania były opisywane jako dyskryminacja. Jeżeli chodzi o nauczycieli i nauczycielki, czyli te osoby, które zostały już wybrane przez nas jako takie, które pracują w tym obszarze, to trzeba powiedzieć, że wyróżnialna mocno była grupa osób, która miała bardzo jasną, konkretną definicję i rozumienie zjawiska i w przeciwieństwie do wielu uczniów widziała zjawisko dyskryminacji w połączeniu ze stereotypami i uprzedzeniami. Uczniowie tego połączenia, czyli tego, że dyskryminacja wypływa z jakichś uogólnionych poglądów na temat różnych ludzi, różnych grup, niekoniecznie miała miejsca. Ci, na obszarze, z którymi rozmawialiśmy, w dużej części rozumieli tak to zjawisko, ale też mówili o tym, że część osób, część nauczycieli, nauczycielek celowo nie posługuje się na co dzień tematem, hasłem dyskryminacja, tak nie nazywa swoich działań. Część nawet niechętnie widziałaby wpisanie swoich działań w tak zdefiniowaną aktywność. To ważne, kiedy myślimy o tym, jak nazywamy działania, które mają taki cel przeciwdziałania dyskryminacji, ale które chcemy, żeby dobrze zakorzeniły się w szkole i żeby zostały przyjęte i żeby zostały faktycznie uznane za ważne i jakościowe działania. Ta obawa przed nazywaniem tych działań w ten sposób jest ważnym sygnałem do tego, jak pracować w tym obszarze. Nauczyciele i nauczycielki dzielili się bardzo różnymi aktami nierównego traktowania, dyskryminacji, o bardzo różnym charakterze, o bardzo różnej sile tego zjawiska. Mówili także, tak samo jak uczniowie, o zjawisku obecnym pomiędzy nauczycielami i nauczycielkami, pomiędzy pracownikami szkoły, różnymi pracownikami szkoły, pomiędzy uczniami i uczniami, ale także w relacji uczeń i pracownicy szkoły. Przyglądając się temu, jak opisywali, jakie przykłady podawali, okazało się, że można łatwo to wpisać w piramidę nienawiści Gordona Allporta, do której zachęcam, żeby poszukać i przyjrzeć się, jak ta piramida wygląda. Gordon Allport po wojnie badał zjawisko dyskryminacji, przyglądał się i umieścił je w piramidzie, ponieważ najwięcej i najczęściej spotykanym w społeczeństwie przejawem dyskryminacji są akty słowne, to co robimy werbalnie. Następnym też dosyć często spotykanym jest zjawisko unikania, izolacji, wyłączania osób o różnych cechach takiego codziennego funkcjonowania. Kolejnym też jeszcze często spotykanym działaniem są po prostu konkretne czyny, akty nierównego traktowania. Na szczęście do mniej obecnych, ale jednak występujących należy przemoc, konkretne akty fizyczne wobec osób z poszczególnych grup społecznych i Gordon Allport mówił o eksterminacji. Nauczyciele, nauczycielki zgodnie trochę z taką piramidą właśnie częstotliwości występowania, jaką rozrysował Allport, też mówili o tym, że w szkole najczęściej dochodzi do takiego werbalnego prześladowania osób i takie poniżające, lżące, obrażające komentarze wobec osób z konkretnych grup to najczęściej spotykana forma dominacji i przemocy, opresji, ale nie jedyna. Mówili, że przemoc fizyczna też ma miejsce, fizyczna, seksualna, cyberprzemoc czy zagrażający klimat, taki klimat niesprzyjający ujawnianiu się, pokazywaniu się jako mniejszość, funkcjonowaniu jako mniejszość. Chociaż przemoc werbalna była najczęściej przywoływana, to nie brakowało też przykładów
często wieloletniego dręczenia konkretnych osób, które prowadziły albo do wynoszenia się z tej szkoły, przenoszenia do innej placówki, ale także powoływano się na samobójstwa, które były popełniane wskutek takiego bardzo wieloletniego dręczenia. To, co podkreślają nauczyciele i nauczycielki, to często osamotnienie dziecka, które doświadcza dyskryminacji, poczucie bycia samemu wobec zjawiska, wobec problemu, doświadczenie czasem wtórnej dyskryminacji, kiedy po raz drugi, trzeci, na przykład w trakcie godzin wychowawczych czy rozmów, osoba jest opresjonowana, ale mówi także o tym, że takie dzieci, młodzież, które doświadczają tego zjawiska, wykazują tendencję do uwewnętrzniania tego poczucia gorszości, bycia traktowanym i poczucia też, że jest się gorszym w szkole. Tak jak definiowano nam dyskryminację, jak nam o tym opowiadano, to w pewien tylko taki delikatny sposób nawiązuje to do takiego sposobu definiowania, jaki mają tendencję robić to aktywiści, aktywistki, edukatorzy w tym temacie. Dyskryminacja jako gorsze traktowanie, w tym przemoc, ze względu na tożsamość, przynależność do grupy mniejszościowej, ze względu na to, kim się jest, związane ze stereotypami, uprzedzeniami, normami społecznymi, to jeszcze nie tak dość powszechny sposób patrzenia na dyskryminację w szkole. I to jest taki obszar na pewno pracy i oddziaływania. Zanim przejdę do tego, jakich powodów ludzie są dyskryminowani, to jest taką przesłanką, cechą tożsamości narażającą do doświadczenia dyskryminacji, zaproszę Was do wypełnienia ankiety. Zapraszam Was do tego, byście napisali, zaznaczyli, która cecha jest najczęstszą przyczyną dyskryminacji w szkole. Macie tutaj cały spis tych cech, przeczytajcie i po zaznaczeniu odpowiedniego punktu, tego, który uważacie, że najczęściej prowadzi do dyskryminacji w szkole, czy naraża na doświadczenie dyskryminacji, pamiętajcie o tym, żeby wcisnąć przycisk zakończ. No zapraszam. Sama jeszcze nie wiem, co będzie, co się pojawi nam w wynikach. Ciekawa jestem, na ile traficie też w to, pod czym podpisywali się nasi respondenci i respondentki. Najwyższy wynik, z tego co widzę, otrzymało niższy status ekonomiczny i wygląd nieprzystający do obowiązującego wzorca. No i słuchajcie, nie wiem, czy to nasze badania było też tak reprezentatywne przy nawet małej grupie osób badanych, czy to wy tak dobrze znacie temat, czy może znacie po prostu raport, znacie wyniki, bo trafiliście w dziesiątkę. Dokładnie te dwie cechy i dokładnie też w takim rozkładzie były uznawane za te przesłanki, które najbardziej narażają szkołę na doświadczenie dyskryminacji. Na tym slajdzie, który teraz widzicie przed sobą, to jest infografika przedstawiająca w skrócie wszystkie obszary badania i wnioski, jakie wypracowaliśmy w trakcie tego badania. Zapraszam Was do tego, żeby przyjrzeć się teraz tym na samym dole rysuneczkom i podpisom pod tym budynkiem, mającym reprezentować budynek szkolny. Tak. W badaniu, tak jak i w tej ankiecie, którą teraz przeprowadziliśmy, wyszło dokładnie to, że osoby najbardziej narażone na dyskryminację to osoby o niższym statusie materialnym i to niezależnie w jakim środowisku prowadziliśmy. Czy prowadziliśmy to w środowisku, gdzie faktycznie całe środowisko bardzo dobrze funkcjonuje finansowo i jedna, dwie osoby jakoś odstają od tego, od tej normy, czy w środowiskach uboższych, tam tak samo ta stygmatyzacja ze względu na biedę miała miejsce. A drugą cechą faktycznie był wygląd taki, który powoduje odstępowanie od normy i można byłoby powiedzieć, że z jednej strony to mogłoby być powiązane z biedą, bo to właśnie na dyskryminację narażone są osoby, które na przykład nie mają tych fajnych, markowych ciuchów, czy takich ciuchów, jakie obowiązują w gronie uczniów, uczennic, czy w szkole,
ale z naszego badania wynika trochę bardziej szczegółowa informacja, że na dyskryminację najbardziej narażeni są szczególnie mężczyźni, którzy nie przystają do normy wyglądu, ale też takiej w ogóle normy męskości obowiązującej w szkole, takiej tradycyjnej, rozumianej jako męskość w bardzo tradycyjnym ujęciu. Co prawda sytuacja Dominika Zwierzynia miała miejsce już po naszym raporcie, po opublikowaniu jego wyników, ale w bardzo przykry sposób stała się niejako ilustracją do tendencji, do wyników i do tendencji, jakie zaobserwowaliśmy w szkołach. Czyli osoby biedne i chłopcy nieprzystający do tradycyjnego wzorca męskości to osoby najbardziej narażone na dyskryminację, ale zdecydowanie wszystkie cechy wymienione przez nas mogą być przyczyną dyskryminacji w szkole. Uczniowie i uczennice, tak samo jak nauczyciele i nauczycielki, odwoływali się zresztą do znacznie szerszych cech, znacznie szerszego katalogu cech narażenia na dyskryminację, często temporalnych sytuacji życiowych, tego, że tak ktoś się zachowuje, że tak jest jego w życiu. My mocno podkreślamy, że dyskryminacja to nierówne, niewłaściwe, nieuzasadnione, krzywdzące zachowanie wobec osób, które wyróżnialne są ze względu na to, kim są, a nie na to, co robią, czy jak się zachowują. I to tak definiowanemu zjawisku się przyglądaliśmy jego rozumieniu w szkole. To, co badaliśmy w tym badaniu, to z jednej strony to, co trochę obrazuje te dwie postacie na rysunku, to takie akty dokuczania, nękania, dyskryminacji pomiędzy konkretnymi osobami albo grupami, które mają miejsce w szkole, i to nazywaliśmy sytuacjami dyskryminacji, ale przyglądaliśmy się także strukturą dyskryminacji, czyli pewnym normom, mechanizmom, które funkcjonują w szkole trochę nieświadomie, bezwiednie, na podstawie, że tak było zawsze, i które jedne grupy wywyższają i dają im więcej przywilejów, ale z drugiej strony inne grupy stawiają w tym gorszym świetle, czy narażają na nierówne, gorsze traktowanie. I do takich wzorców obecnych i niedyskutowalnych w szkole należą takie rozumienie statusu dziewcząt i kobiet jako tych, które mają mniejszy status, mniejsze znaczenie w szkole, i mężczyzn postrzeganych przez właśnie taki tradycyjnie rozumiany wzorzec męskości. Jako często taka właśnie zakamuflowana bariera równego traktowania i samego funkcjonowania w szkole, to nierówny dostęp dla osób, dla dzieci z niepełnosprawnościami, do całego systemu edukacji szkolnej i poszczególnych szkół. To, co się ujawniło jako też taka wszechobecna norma, ta autorytarna władza dorosłych i takie niższy status dzieci, młodzieży w stosunku do dorosłych funkcjonujących w szkole, co jest swego rodzaju dyskryminacją ze względu na wiek, no i dominujące wyznanie rzymskokatolickie. To takie wszechobecne, bardzo często spotykane normy uprzywilejowania i narażenia na dyskryminację w szkole, związane z całym katalogiem najróżniejszych przejawów tego zjawiska, jakby chociażby obchodzenie świąt tylko jednej religii w szkołach, czy uznanie relacji heteroseksualnych jako jedynych dopuszczalnych i takich, które mogą mieć miejsce w szkole, czy podwójne standardy oceniania, o czym ktoś z Was też wspomniał, bazujące na tym właśnie, jak rozumiemy miejsce i znaczenie poszczególnych grup w szkołach. Jeżeli chodzi o sytuacje dyskryminacyjne, czyli tę lewą stronę naszego rysunku, to oglądaliśmy najróżniejsze przejawy, od komunikatów werbalnych, po przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną, wymienianą przez uczniów i nauczycieli jako przejawy dyskryminacji, izolację, wyrzucenie takich osób poza społeczność szkolną i izolację. Mówię o tych różnych przykładach po to, żeby mieć świadomość, że dyskryminacja w szkole przyjmuje bardzo różne formy. Czasem są to takie zachowania wprost. W relacjach uczniowie-nauczyciele, w obu tych perspektywach, i uczniowskiej, i nauczycielskiej, pojawiły się przykłady bezpośrednich wypowiedzi o obelżywym zachowaniu.
wypowiedzi zarówno uczniów, jak i nauczycieli do siebie nawzajem, pokazujące, że niektóre grupy są traktowane, czy osoby z tych grup traktowane gorzej. Ale też bardzo konkretne zachowania, jak na przykład to, że jedna uczennica z mniejszości etnicznej dostała karę, której nie spotykana była w szkole i nie tak nie wobec żadnego z innych uczniów. Jej zadaniem było klęczeć lub stać na lekcjach, a nie siedzieć. I taka reguła została wprowadzona przez jedną z nauczycielek i czerwonym długopisem zapisana na kartce, która zawsze leżała na biurku i przypominała, że taką zasadę należy wobec niej stosować i wobec niej stosowano. Pojawiały się też zachowania pośrednie, takie jak temat lekcji zapodany w jednej ze szkół, na przykład homoseksualizm, choroba czy przeznaczenie. To taka mniej wprost dyskryminacja, nie dotycząca tych bezpośrednich zachowań, ale jednak w bardzo konkretny sposób pokazująca jedną tylko z orientacji seksualnych. Już wychodząc poza samo badanie, ale coś, co jest bardzo współczesne i dotyczy najświeższych wydarzeń, to przeczytałam dzisiaj na Facebooku, że jeden z nauczycieli zadał zadanie z fizyki dotyczące uchodźców. Zapytał się w tym zadaniu, zadał obliczenie, ilu uchodźców trzeba by zepchnąć z trawy, aby dopłynąć do celu, jeżeli każdy waży 60 kilo. To też taki sposób niesienia dyskryminacji w tekstach, w zadaniach, w takim wprost, nie wprost ujawnionym stosunku do uchodźców czy innych grup mniejszościowych. I mówimy też o zachowaniach bezrefleksyjnych, czyli takim opowiadaniu, rozmawianiu na przykład przy innych osobach o sytuacji rodzinnej konkretnego dziecka, o dysfunkcjach czy trudności rodziny, kiedy gdzieś wokół tego dziecka budowana jest konkretna atmosfera. Więcej przykładów, bardzo konkretne cytaty i konkretny opis różnych zjawisk znajdziecie w raporcie. Może to być bardzo pomocne do budowania scenariuszy lekcji i szukania inspiracji do tego, jakie tematy podejmować w szkołach. Ja chciałabym zwrócić uwagę na cyberprzemoc, czyli nowy sposób, nową formę dyskryminacji, która okazała się wszechobecna i bardzo często stosowana, a o tyle niepokojąca, że korzystanie z nowych technologii przy sytuacjach dyskryminacji, przy nękaniu i prześladowaniu konkretnych uczniów lub całych grup uczniów za pomocą czy to telefonu komórkowego, czy e-maila, czy portalu społecznościowego prowadzi do takiej sytuacji, która nigdy wcześniej na taką skalę nie miała miejsca. Wcześniej, jeżeli uczeń w tych przysłowiowych murach szkolnych był atakowany, nękany, to miał możliwość wyjścia poza szkołę i odetchnięcia, zamknięcia się w jakiejś bezpiecznej przestrzeni na przykład swojego pokoju, swojego mieszkania, parku, czy jakiegoś mieszkania, spotkania z kimś bliskim, ważną postacią. O tyle dzisiaj, kiedy ma się telefon albo dostęp do komputera, bardzo trudno o taką przestrzeń ucieczki od tego tematu i od prześladowania. Uczniowie za pomocą nowych technologii, internetu i telefonów komórkowych mogą prześladować i być prześladowani 24 godziny na dobę, całe 7 dni w tygodniu. I to bardzo niepokojąca tendencja. Ten temat dyskryminacji i obecności w szkołach był dobrze rozpoznawalny przez uczniów i uczennice. Tak jak mówiłam, nie zawsze nazywany, nie zawsze do końca dobrze określany, ale wyczuwalny, intuicyjnie nazywany. Natomiast obszar reagowania na dyskryminację to już temat, powiedziałabym, słabiej rozpoznawalny i taki, który jest większym wyzwaniem działania w szkole. Uczniowie i uczennice zapytali o możliwości i sposoby reagowania, mówili, że czują się bezsilni, raczej nie czują się w stanie obronić siebie albo innych przed dyskryminacją. Mówili, że nie wiedzą, jak reagować, że edukacja antydyskryminacyjna i uczenie ich to kompetencji to działania raczej incydentalne w pojedynczych szkołach prowadzone przez nauczycieli, którzy naprawdę się chcą temu zjawisku przyjrzeć i coś zrobić. Mówili, że niechętnie zresztą szukają pomocy nauczycieli u kadry pedagogicznej, bo nie są sojusznicy w temacie. Dzielili się z nami swoimi oczekiwaniami, że to nie wiedza, nie warsztaty, są im najbardziej potrzebne, ale to, na czym im szczególnie zależy, to rozmowa z kadrą o
własnych doświadczeniach, ale taka rozmowa, która będzie prowadzona partnersko i równościowo, tak aby modelować, pokazywać, jak należy się traktować nawzajem, żeby unikać dyskryminacji, nierównego traktowania. Nauczyciele i nauczycielki, przypomnę, że w badaniu brali udział ci, którzy już działają w tym obszarze i podpisują się pod misją działania, przeciwdziałania dyskryminacji, mówili, że dysponują oni sami, ale też obserwują w zasadzie dwie najczęściej spotykane reakcje w szkole. Mówili, że metoda rozmowy czy perswazji to najczęściej spotykany sposób reagowania na dyskryminację oraz wycofywanie się, unikanie, nie podejmowanie tego tematu, uznawanie, że go nie zauważam albo że nie chcę go widzieć i się nim zajmować. Brak reakcji to druga reakcja, jaką zidentyfikowaliśmy jako najczęstszy sposób reagowania na dyskryminację. To, co wyszło nam z tej pogłębionej analizy sposobów reagowania w przypadku nauczycieli i nauczycielek, to to, że okazało się, że jeżeli podejmują działania właśnie najczęściej rozmowy, perswazji, to skutkiem ubocznym takiego działania jest to, że najwięcej uwagi od grupy większościowej, która ma już szereg przywilejów i czuje się w szkole swobodnie, pewnie na tyle, by móc nękać czy prześladować inne osoby. Taka osoba czy grupa w trakcie reagowania na dyskryminację znowuż po raz wtóry dostaje najwięcej tej przestrzeni i uwagi. Ta rozmowa, co prawda z przytoczonych przykładów, które zaraz Wam pokażę, okazuje się, że najczęściej nie przyjmuje takiego obrotu, jaki rekomendowali, jaki potrzebowali uczniowie, uczennice. To najczęściej forma potępienia, zakazu, wzbudzania poczucia winy, takiego też w jakiś sposób nękania uczniów, którzy sięgają po stosowanie dyskryminacji. To, co zaobserwowaliśmy, to niestety mało przypadków o udzielaniu wsparcia osobom dyskryminowanym. Potwierdziło się ich mocne osamotnienie, brak uczniów sojuszniczek i pozostawienie ich samym sobą w sytuacji, kiedy doświadczają dyskryminacji. Tutaj macie taki przykład reakcji osoby, która, podkreślę, chciała zareagować, miała gotowość, miała już motywację do tego, co rzadko występuje w szkołach i podjęła się zareagowaniu. Powiedziała nam tak, mówię, no ale trudno, ja muszę zareagować, bo ja nie mogę tego słuchać, nie mogę po prostu udawać, że tego nie słyszę, nie akceptuję. Wychodziłam i mówiłam, ludzie, co wy robicie w ogóle, jak wy tak możecie, i tak dalej, i tak dalej. Mówiłam, że mnie to przeraża. I jakby na tym kończyłam. Mówiłam po prostu, że nie życzę sobie tego słuchać, bo ja myślę, że wy jesteście, no nie wiem, lepszymi ludźmi. Forma takiego reagowania pokazuje, z jednej strony dobrze, że w ogóle reakcja miała miejsce, ale pokazuje, że sposób prowadzenia tych rozmów i sposób oddziaływania na uczniów, uczennice to temat, który wymaga jeszcze większej pracy i przyjrzenia się temu, jak to robić w taki sposób, żeby faktycznie promować działania nieprzemocowe, niedyskryminujące, nie nękające innych i nie nadużywające pozycji nauczyciela, nauczycielki jako przedstawiciela grupy większościowej. Jak zatem reagować? To pytanie, które zadawaliśmy uczennicom, także nauczycielom, nauczycielkom i pytaliśmy ich o jakieś wskazówki. Przeszliśmy teraz do nieco innego slajdu. Macie przed sobą zasłoniętą odpowiedź na to pytanie, jak reagować. I żeby się dowiedzieć, to proponuję skorzystać z niespodzianki i wchwycić teraz w swoje ręce gumkę i odgumkować odpowiedź na zadane przeze mnie przed chwilą pytanie. Pokazuje nam się kolejna infografika. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, żeby 400-stronicowy raport uczynić bardziej strawnym i dostępnym dla osób chcących działać w obszarze antydyskryminacji, pokusiło się o zobrazowanie najważniejszych wyników badań rysunkami, infografikami. Przed nami druga już taka infografika do ściągnięcia ze strony internetowej Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej do wykorzystania właśnie w szkole, chociażby jako forma gazetki ściennej czy pracy z uczniami i uczennicami.
nauczyciele, nauczycielki, którzy działają w tym obszarze, którzy mogą być dla nas modelami w tym, co robić, przekazali nam swoje wskazówki, które ujęliśmy w 7 podstawowych elementach skutecznej modelowej reakcji na dyskryminację. To, do czego zachęcamy i zapraszali też osoby, które pracują w szkole, to to, żeby jednoznacznie nazywać sytuację. Często uczniowie, uczennicy, nauczyciele powołują się na to, że nie do końca wiedzą, czym jest dyskryminacja. Więc każda próba zareagowania na dyskryminację powinna opierać się na tym, aby jasno powiedzieć, że to, co tu się stało, to dyskryminacja, nierówne traktowanie, przejaw uprzedzeń, stereotypizowanie, etykietowanie czy mowa nienawiści. Jest to element edukowania i podkreślania, że są to zjawiska, które mają konkretną nazwę i konkretne też rozumienie tego zachowania. To, co mówili, że pomaga w uzyskaniu skutecznej reakcji, to ujawnienie własnych emocji, pokazanie swojej bezsilności, złości, poruszenia, wstrząśnięcia tym, że do czegoś takiego doszło w naszej szkole, klasie, w naszej grupie. Ważnym elementem reagowania jest też wyrażenie sprzeciwu. Jasne powiedzenie, że na coś takiego nie ma miejsca. Czy to w szkole, czy to w klasie, czy w naszej relacji. Tutaj ja bym też podkreśliła, że warto, jeśli jest to możliwe, korzystać w takiej reakcji, odwoływać się też do regulaminów, do statutów szkolnych, czy szerzej prawa polskiego. To, żeby pokazać, że zjawisko, o którym mówimy, które ma konkretną nazwę, które budzi konkretne emocje, jest też czymś, co jest zakazane. Nie tylko, że mi się to nie podoba i to budzi we mnie emocje, ale też, że prawo polskie stanowi o tym, że te zachowania są niepromowane i są naruszeniem prawa. Nie po to, żeby straszyć, ale żeby edukować i żeby uczniowie, uczennicy nabierali świadomości, czym jest tego typu zachowanie. Warto jednak w takiej równościowej, partnerskiej rozmowie zadbać o tę drugą stronę, żeby nie było to tak jak na ilustracji, którą przedstawia ta infografika, takiego mocnego, silnego nauczyciela, znacznie większego, nie tylko fizycznie, bo to nie zawsze, ale tak z poziomu władzy i przywilejów, jakie ma w szkole, też z tego nierównego podziału przestrzeni komunikacji, żeby zadbać o to, że to nie tylko nauczyciel mówi, ale żeby osoba, która bierze udział w tej reakcji, która być może dopuściła się faktycznie tego niewłaściwego, nierównego traktowania, ale żeby miała okazję powiedzieć też o swojej perspektywie. Zapytać się o to, co kierowało osobą, co chciała osiągnąć, jak i dlaczego doszło do takiej sytuacji, jest taką wyrównującą praktyką, która pomaga przywrócić gdzieś podobny status obu osób i modeluje to, że każdy z nas w szkole jest ważny. Piątym krokiem, piątym elementem takiej modelowej reakcji to jest wyrażenie oczekiwania, że tego typu zachowanie nie będzie już miało miejsca i się nie powtórzy. Warto podkreślać to, że nawet jeżeli do czegoś takiego doszło, to po to reagujemy i po to rozbudowujemy też tę reakcję o różne elementy, także edukacyjne, po to, żeby nie powtórzyło się tego typu zachowanie. I szóstym elementem reakcji, nie przez przypadek, największym też tutaj wizualnie zaznaczony jako największa chmurka, to udzielenie wsparcia osobie doświadczającej dyskryminacji. Podkreślamy to, że takie komunikaty, że jest się z tą osobą, że jest to osoba dzielna, ważna, mądra, jako te, które wzmocnią tę osobę, to komunikaty bardzo ważne. To komunikaty, które zazwyczaj w szkole są pomijane. To ten obszar pracy, który szczególnie powinien być wdrożony. Przekazywanie informacji, że zrobi się co może po to, by do tego typu doświadczeń nie dochodziło już nigdy więcej. Pokazywanie swojego wsparcia i tym, że jest się sojusznikiem, sojuszniczką takiej osoby, to bardzo ważne elementy budowania wsparcia wobec osoby, która doświadcza dyskryminacji. Warto także spytać się, czy zaproponować różnego rodzaju spotkania, które mogą wesprzeć tę osobę, żeby przerwać ten krąg milczenia i osamotnienia tej osoby. Można zaproponować spotkanie z psycholożką szkolną, ale być może też z rodzicami. Tutaj warto jednak szczególnie pytać osoby o to, czego chcą, czego potrzebują. Warto pamiętać na przykład, że poinformowanie innych osób trzech
trzecich o tej sytuacji dyskryminującej w niektórych sytuacjach może być dla ucznia dodatkową wtórną wiktymizacją i opresją. Wyobraźmy sobie ucznia geja czy lesbijkę, którzy doświadczają dyskryminacji w szkole, a którzy nie są ujawnieni jako osoby homoseksualnej orientacji przed swoimi rodzicami czy innymi. I po przekazaniu informacji o problemie, choć wychodzące z dobrej intencji może być właśnie podjęciem inicjatywy idącej już za daleko, wykraczającej poza to, co ta osoba chce, potrzebuje na dany moment. Warto także pokazywać, że stowarzyszenia Słuchajcie, Dominika ma chwilowe problemy. Mam nadzieję, że za sekundkę do nas wróci. Staramy się, żeby to jak najszybciej nastąpiło. Żebyśmy mogły dokończyć czwartą część prezentacji o działaniach antydyskryminacyjnych. Dominika wciąż walczy. Widzimy, jak kręci się jej kółeczko. Dominika ciągle walczy i widzę, że ciągle próbuje się podłączyć. Niestety jest jakiś większy problem i Dominika teraz będzie próbowała się jeszcze raz przeładować i z nami podłączyć. Czasami tak właśnie bywa. Dominika przeładowuje swoją stronę. Nie mamy jeszcze daty, bo tutaj Katarzyna zadała na czacie pytanie o następne webinarium. Nie mamy jeszcze daty następnego, natomiast będzie ono na pewno w tym miesiącu. I informacja będzie się, pojawi się i na Facebooku, i na stronie internetowej, i też zostanie wysłana do wszystkich osób, które uczestniczyły w dzisiejszym webinarium.
żeby można było. Jeśli chodzi o godzinę, będzie o to pytanie w ankiecie ewaluacyjnej, ponieważ my wymyśliłyśmy, że 14 jest najlepszą godziną, natomiast może tak nie być. O Dominika się pojawia i będziecie mogli się będziecie się mogli, mogły wypowiedzieć w ankiecie ewaluacyjnej co do godziny, która była najbardziej odpowiednia. Dobra, przekazuję głos Dominice, bo się pojawiła znowu. Bardzo, bardzo mi przykro. Zupełnie nie wiem, kiedy przestaliście mnie i przestałyście słyszeć. No ale, tym niemniej, jeżeli chodzi o reagowanie, sposoby na reagowanie, to już nie będę powtarzała. Jest fajny, obszerny kawałek tego w raporcie. Dla tych, co lubią mniej czytać, a lubią bardzo konkretne informacje, to zapraszam, żeby sięgnąć po infografikę. A jeżeli chodzi o działania antydyskryminacyjne, to powiem już bardzo krótko. Nie będę się tu rozwodzić, bo powiem tylko tyle, że sprawdzaliśmy to dlatego, że w 2013 roku pojawiał się wymóg, na którym nam bardzo zależało. W rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2013 maja znowelizowano zapis tak, że każda szkoła ma teraz obowiązek realizować działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły i placówki. To oczywiście dla nas, dla osób zaangażowanych w tę tematykę, bardzo ważny zapis i podstawa do działania. Dla nas, ale dla wszystkich osób, które chcą w szkole podejmować działania antydyskryminacyjne, w jakikolwiek sposób spotykają się z utrudnieniami. Z naszych badań wynika, że działania antydyskryminacyjne, czyli takie, które jasno, bezpośrednio mają oddziaływać na dyskryminację i zmniejszać jej zasięg w szkole, niestety rzadko występują. Istnieje duża niejasność dotycząca tego, jak rozumieć wymóg, ale także jak rozumieć sam temat dyskryminacji. To, co wpisywano w raporty z działalności placówek edukacyjnych, to w temacie antydyskryminacyjno podawano działania dużo bardziej ekologiczne niż prorównościowe, prozdrowotne, nie zawsze z takim aspektem dbania o zdrowie, na przykład psychiczne osób z mniejszości wszelkich funkcjonujących w szkole. Pokazywano działania religijne jako działania antydyskryminacyjne bądź charytatywne, które często miały taki wydźwięk działań na rzecz osób faktycznie z grup słabszych, mniejszościowych, wykluczonych, ale prowadzonych w taki sposób nadal utwierdzających i pogłębiających takie postrzeganie tej grupy jako stereotypowo tej słabej, która nie bardzo sobie sama poradzi. To jest takie bardziej pochylanie się nad ludźmi niż dbanie o ich faktycznie równy status i równe uczestnictwo w życiu szkoły. Działania antydyskryminacyjne, jeśli są prowadzone, to najczęściej przez pojedynczych, często bardzo osamotnionych nauczycieli i nauczycielek, którzy dla nas są siłaczami i siłaczkami. Osobami, które niesamowicie poświęcają się nie tylko w budowaniu narzędzi, we wprowadzaniu tej perspektywy w szkole, czy to na lekcjach, czy w działaniach dodatkowych, ale też takich osób, które często muszą pokonać wiele barier indywidualnych, osobistych, instytucjonalnych, pracy ze środowiskiem szkolnym i z praktykami w danym miejscu. Dlatego wielkie brawa dla tych osób, które chcą działać i które w bardzo różny sposób działają. Na tym slajdzie macie przykłady działań takich niebezpośrednich, jak na przykład włączanie uczniów, uczennic z grup narażonych na dyskryminację do działania w szkole, do działania z grupą, ale w taki sposób, żeby z jednej strony te osoby poczuły się silne i kompetentne, a z drugiej strony, żeby inne osoby poczuły, że są to ważne puzzle całej szkolnej układanki, że bez nich faktycznie nie można. Przykładami działań antydyskryminacyjnych były właśnie rozmowy, pogadanki z uczniami, zarówno z tymi, którzy są narażeni na dyskryminację, takie, które miały budować ich moc i sprawczość, ale także z osobami, które w szkole się wywyższają, które mają moc i siłę i są potencjalnymi osobami dyskryminującymi po to, żeby uwrażliwić je na to, żeby z tej władzy swojej nie korzystały. I pojawiały się działania sensu stricto takie, które były elementami lekcji przedmiotowych albo lekcji wychowawczych, które albo były realizowane w pozaszkolnych formach działań. Angażowanie uczniów w różnego rodzaju wyjścia, projekty działania.
Co prawda w naszych badaniach nie dotarliśmy do nauczycieli, nauczyciele, którzy w sposób dramowy pracują z uczniami i uczennicami, albo przynajmniej nie przyznali nam, że tak pracują. My chcielibyśmy Was w tym miejscu zachęcić do tego, po to też został zbudowany, przygotowany program Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej, żeby uwrażliwiać Was i uświadamiać Wam, że metoda dramy jest bardzo dobrą metodą do prowadzenia działań antydyskryminacyjnych w szkołach. Jest to metoda atrakcyjna i ciekawa i angażująca uczniów i uczennice, ale także metoda, która pozwala bardzo mocno, głęboko wejść w odczucia różnych stron zaangażowanych w sytuację czy strukturę dyskryminacyjną, poznania ich perspektywy i ich sposobu myślenia, ale to także metoda, która pozwala, korzystając z tego, że jest się w roli, że jest to drama, w pewny bezpieczny sposób mówić o tematach, czasem za pośrednictwem metafory dotyczących konkretnych osób, ale mówiących nie wprost o tych konkretnych osobach. Także mam nadzieję, że przy kolejnym raporcie, przy kolejnych badaniach okaże się, że nauczyciele i nauczyciele korzystających właśnie na przykład z dramy przy projektowaniu i realizowaniu działań antydyskryminacyjnych będzie znacznie więcej. I fajnie, żeby tak się dało. W ogóle dobrze, żeby tych działań antydyskryminacyjnych w szkołach było więcej. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, potrzebujecie wsparcia, inspiracji, chcielibyście skontaktować się z kimś, kto się faktycznie na co dzień zajmuje tą dyskryminacją i mocno obraca się w środowisku szkolnym, to zapraszam. Z jednej strony na Facebook Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, bo tam na portalu mamy tę Szkołę Równości jako taką platformę wymiany informacji i inspiracji wzajemnych w obszarze równości i antydyskryminacji. Zapraszam na stronę Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, gdzie można pobrać raport, który wiem, że już tutaj link był wrzucony też w czacie, ale też infografiki, które Wam dzisiaj pokazywałam, które możecie wykorzystywać we własnych działaniach. A jeżeli potrzebujecie bezpośredniego kontaktu, to zapraszam do kontaktowania się z przedstawicielami, przedstawicielkami naszego stowarzyszenia przez e-mail, który właśnie teraz wyświetliłam na prezentacji. Także ja ze swojej strony bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam do pytań. Słuchajcie, teraz jest czas na pytania. Na czacie w trakcie webinarium pojawiło się to pytanie o raport i już Dominika odpowiedziała o dostępność raportu, który jest na stronie. I czy macie jeszcze jakieś pytania? W tym momencie nie widzę żadnych pytań na czacie. W takim razie dziękujemy bardzo, Dominice. Jakby pytania się jeszcze jakieś pojawiły, to były, czy są planowane, pojawiło się pytanie, ciąg dalszy w Poznaniu. W tym momencie nie, natomiast wiemy o tej potrzebie, że ona jest, została nam zgłoszona, więc na pewno będziemy uwzględniać to przy planowaniu naszych kolejnych działań. Dobra. Jeszcze kilka osób pisze teraz, naraz. Poczekamy, sprawdzimy, czy nie pojawiło się. Okej, dobra. To w takim razie, Dominiko, bardzo Ci dziękujemy. Ja jeszcze dla Was mam, tak jak zapowiedziałam, ankietę, w której między innymi będzie... Już... Jest to ankieta ewaluacyjna. Jest to dla nas bardzo ważne, żebyście wypełnili ankietę ewaluacyjną, w której jest też pytanie o godzinę. Ankieta jest anonimowa i wyniki będą uwzględniono tylko przy ewaluacji projektu i przy organizacji kolejnych webinarów. Wszystkie osoby, które wypełnią ankietę, bardzo proszę o to, żeby na dole kliknęły przycisk zakończ. Jeśli chodzi o nasze dzisiejsze webinarium, ja już pisałam na czacie, będzie
wstępne nagranie z tego webinarium na naszej stronie internetowej. Pojawi się też na pewno link na Facebooku do tego nagrania. I będzie można dlatego do niego wrócić, do wszystkich rzeczy, które się tutaj pojawiły. W tym momencie wypełniło 40%. Czekamy na więcej odpowiedzi. Zależy nam na jak największej ilości. Tutaj widzę, że jeszcze Dominika Cieślikowska udziela się na czacie. Zachęcam do rozmowy z nią. Wszystkie osoby, które dzisiaj uczestniczyły w webinarium w ciągu najbliższej doby dostaną na maila zaświadczenie o udziale w tym webinarium. Jeżeli komuś będzie zależało na tym zaświadczeniu, a nie doszłoby do tej osoby, to bardzo prosimy o kontakt. Dobrze, dziękuję bardzo osobom, które wypełniły ankietę. Na naszej stronie niedługo pojawi się informacja o kolejnym webinarium. W ramach naszego projektu Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna powstaje publikacja, która będzie łączyła dwa projekty i będzie się składała z dwóch części. Jedna będzie dotyczyła działań antydyskryminacyjnych, druga działań obywatelskich. Będzie ona dostępna na stronie internetowej w formie elektronicznej, a także będzie rozesłana do szkół i instytucji, które zajmują się edukacją. Można wesprzeć nasze działanie na stronie odpalprojekt.pl, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. Dzisiejsze spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Było to działanie realizowane w ramach projektu Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna. I wszystkie pytania, które się pojawią, bo dzisiaj nie zostały zapisane na czacie, można napisać do mnie, to jest mój mail. On też jest dostępny na stronie internetowej w projekcie DAA. Ja staram się odpowiadać na bieżąco na wszystkie maile, jestem otwarta, jakby trzeba było, to we wszystkim pomogę. I dziękuję wszystkim za obecność i za uwagę i mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnym webinarium. Pozdrawiam i do zobaczenia. Dziękuję Wam wszystkim za udział.